Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Trump 2020. Wygląda na to, że nie wyszło. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, Trump 2020 coś nie wyszło, no ale to wygląda na to, że to sporo jednak przyczyną by była piąta kolumna, między innymi Polaków, których spora ilość głosowała na Bidena, czyli czerwone świnie, komunistyczne czerwone świnie głosowały na socjalizm. No jest to zastanawiające, jak można przyjechać z Polski i głosować na socjalizm. No nie ma się co dziwić Meksykanom, że czerwone świnie meksykańskie przyjechały do Arizony, przyjechały do tych południowych Stanów Amerykańskich i głosowały na socjalizm. Oni po prostu są... No marzą, tak? Myślą, że ten socjalizm teoretyczny, obiecany, te wszystkie darmowa kiełbasa będzie działała, ale nie będzie. No ale Polacy, będziecie płakali gorzkimi łzami już za parę miesięcy, za parę lat. Dziękuję normalnym. Dziękuję wszystkim Polakom, którzy głosowali za Trumpem. Zrobiliście dobry wybór, jednak światopogląd konserwatywny, Bóg, honor, ojczyzna, no to znaczy rodzina, uczciwość, tradycja i tak dalej, i tak dalej. To jest dosyć ważne. Także dziękuję bardzo. I głosujcie zawsze, zawsze bądźcie konserwatywni. Czerwone świnie może zapłaczą i wrócą, no ale to będzie może już za późno. Czapeczka, tak? Czapeczka, no trzeba zmienić czapeczkę Make America Great Again. No starał się zrobić przez 4 lata, nie za bardzo mu się to udało. Komuniści przez 4 lata robili afery z tymi rozmowami, współpracą z ruskimi, jedno wielkie oszustwo. Clintonowa płaciła za te wszystkie różne doniesienia. Prasa skundlona, telewizja skundlona, to dziennikarstwa już w zasadzie nie ma. Uniwersytety są nasycone tym marszem przez instytucje komunistami. Także, no ale 70 milionów Amerykanów normalnych głosowało. Wygląda na to, że w Filadelfii głosowało 102% ludzi. No to nawet i w Rosji chyba nie mieli 102%. Ameryka w zasadzie powierzchniowo, no to jest 95% republikańska, no ale miasta niestety, urzędnicy, budżetówka, no mają tą siłę. Coś się zmieni z republikańskimi politykami. Dużo zdrajców głosowało na Bidena. Jak można głosować, będąc w partii republikańskiej, zdrajcy? No, jest nadzieja, że ich przez następne lata ich wygonią. No, zmienię czapeczkę teraz. Zmienię czapeczkę, poprawię trochę fryzurę. No i jak to będzie? 4 lata, zobaczymy. Przede wszystkim podatki. Głosowaliście na Bidena, no to zobaczycie, że w ciągu niedługich miesięcy wasze pensje będą troszeczkę mniejsze. Będą mniejsze o 10, 20, 50, 100 dolarów tygodniowo, czy ilekolwiek tam zarabiacie. Nawet jeżeli zarabiacie poniżej 400 tysięcy. Biden obiecywał Harris, że będą tylko podatkować wszystkich bogaczy, wszystkich, którzy zarabiają tysiąc dolarów dziennie, czyli tam ponad 360 tysięcy, ale to nie jest prawda, bo Trump obniżył podatki dla wszystkich i te obniżenie tych podatków będzie cofnięte, no, tak jak rozkazem Trumpa on obniżył to, no to teraz rozkazem Bidena będzie cofnięcie z powrotem do sytuacji sprzed Trumpa. No ale to nie jest to największe. Najgorsze, co nadchodzi, no to jest to, że powiedzmy zawodniczki, kobiety, dziewczyny będą
będą przegrywały z zawodniczkami, które mają członka albo nie mają amputowanego członka, no ale zdecydowanie jajników nie mają, mieć nie będą. No ale walczą w zawodach z dziewczynami, bijąc ich na głowę w zapasach, w pływaniu. No i właśnie w pływaniu. W pływaniu to była w 1968 roku, czyli 20 parę lat po wojnie, w wielu szkołach średnich, w tym wypadku to było w Illinois, dziewczyna chciała pływać, no i poszła w szkole, mieli basen, tylko tam, że chłopaki pływali, no to ona przychodzi i mówi, że ona by chciałaby pływać, a trener, no i dyrektor mówią, że ona nie może współzawodniczyć, czy pływać z chłopakami. No i tam było dużo przypychanek, rodzice się wciągnęli w to, no i trener mówi, no dobra, jak przepłyniesz, pewnie tam będziesz miała wyniki tam na 100 metrów, czy na 200, czy na ilekolwiek, no to będziesz miała w zespole, no ale nie będziesz mogła brać udziału w zawodach. No i ona w zasadzie pływała, współzawodniczyła z tymi swoimi kolegami ze szkoły, no ale nie na zawodach międzyszkolnych. No i w 1962 roku zdenerwowała się, z ojcem skontaktowała się z ACLU. ACLU to jest American Civil Liberties Union, czyli to jest amerykański Związek Wolności Obywatelskiej. No to kiedyś to była organizacja, powiedzmy, taka żydowska, która walczyła o prawa żydowskie w Ameryce. No a później zaczęła się brać za wiele spraw, między innymi tej dziewczyny, która chciała pływać z chłopakami. No to uczciwie, to było, początki były uczciwe, no a teraz za moment wyjaśnię, że już to się wszystko zdegenerowało. No i trafiła ta sprawa do sądu. No ale nie wygrali, bo w sądzie, no częściowo nie wygrali, dlatego że sędzia federalny powiedział, że dziewczyny nie mogą współzawodniczyć z chłopakami, dlatego że chłopaki są silniejsi niż dziewczyny i to nie jest w porządku, to nie jest w porządku dla dziewczyn. No i do tego dyrekcja ma prawo, żeby rozdzielać chłopaków od dziewczyn. No problem był taki, że nie było zespołu pływackiego dziewczyn, także teoretycznie mogła pływać, no ale nie pływała. No w tym samym roku, w 1962 roku, kongres ustanowił tak zwany tytuł dziewiąty. No tytuł dziewiąty to, co kongres powiedział? Powiedział, że zabrania się dyskryminacji pod względem różnic w płci. Także, że jakiekolwiek szkoły czy jakiekolwiek organizacje, które dostają pieniądze federalne, muszą stworzyć jednakowe możliwości, no pod każdym względem, czy sportowym, czy edukacyjnym, że mają być takie same możliwości. No i wtedy szkoły zaczęły zakładać kluby, zespoły, zaczęły współzawodniczyć, no i to była dużo możliwości dla zawodniczek. No i przez to, że zaczęły być te dziewczęce zespoły, no to już nie potrzebowali w ogóle iść do zespołu chłopaków męskiego i prosić o to, żeby mieć miejsce w tym pływaniu. No i sprawa całkowicie się uspokoiła, no i sprawa została rozwiązana. No a teraz po 50 latach okazuje się, że sprawa zakręciła koło, no i pod dyrekcją, czy przy
przy działaniu, powiedzmy, ekstremalnej lewicy jest, zaczyna się od nowa. Biologicznie chłopaki, faceci, którzy identyfikują się jako transgender, czyli identyfikują się jako przeciwna płeć, żądają po prostu tego, żeby wstępować do dziewczęcych i kobiecych zespołów sportowych. No i co to jest? No to jest dyskryminacja przeciwko biologicznym dziewczynom. To jest dyskryminacja przeciwko dziewczynom z jajnikami bez testosteronu. To jest po prostu chromosomy facetów udają, że są chromosomami dziewczyn. No i to jest makabra. 50 lat zostało zadeptane. 50 lat po prostu zostało wylane, wyrzucone. Dziecko z kąpielą, jak to się mówi, kompletnie było wyrzucone. No, w lipcu 300 byłych zawodniczek, no i aktualnych zawodniczek w najróżniejszych sportowych dziedzinach napisały list do Narodowej Asocjacji, czyli Stowarzyszenia z Uniwersyteckich Zespołów Sportowych. No i tam napisali, żeby w zasadzie nie dać, bo ta sportowa organizacja uniwersytecka zastanawia się nad tym, czy nie bojkotować Idaho. Idaho jako stan, stolica to jest Boise, no i właśnie w tej Sejm, ten lokalny Idaho, ustanowił coś takiego, że jest Fairness in Women's Sport Act, czyli prawo uczciwości czy równości w sportach kobiecych. No i oni powiedzieli, że w zasadzie sporty kobiece, no to są ekskluzywne dla kobiet, które są urodzone kobietami, czyli z jajnikami, chromosomy mają odpowiednie i tak dalej, i tak dalej. No i tu się zaczęła robić awantura. Cała ta alfabetowa grupa poparła chłopaków z jajkami i z prąciami, no i mówią, że oni muszą w zasadzie pozwalać im na to, żeby współzawodniczyć. Aktywiści lesbijek, gejów, transwestytów, transgenderów i tak dalej, oni chcieli, żeby ta Amerykańska Narodowa Uniwersytecka Asocjacja bojkotowała. No i teraz to stowarzyszenie powiedziało: chwila, dajemy to do Sądu Najwyższego w Idaho i niech oni to zadecydują. No i oni zadecydowali, że dwóch facetów, którzy twierdzą, że są kobietami, będą ćwiczyć, będą współzawodniczyć. No i czyli co? Czyli cały ten postęp, cały te 50 lat tych zawodniczek, które walczyły, które ćwiczyły, zostało w zasadzie zniszczone. No i najgorsze jest to, że te ACLU, American Civil Liberty Union, czyli Związek Swobody Obywatelskiej, 50 lat temu popierał dziewczyny, żeby mogły ćwiczyć razem z chłopakami. No, okazało się, że później rząd federalny postanowił, że będą sobie ćwiczyć, będą miały swoje zespoły i będzie rozdzielenie. No to teraz stanął po tej stronie, że przeciwko kobietom. Teraz po prostu stanął przeciwko kobietom. 50 lat temu było tak, że faceci byli silniejsi od dziewczyn. No a teraz mówią, że facet od dziewczyny są takie same, tacy sami jak dziewczyny od dziewczyny. No to jest makabra. To jest makabra. No i proponowanie bojkotowania Idaho, no to jest, no nie jest to fair. No ale to nadchodzi. Wybraliście Bidena, to on wam zrobi takie rzeczy. Jeżeli znacie kogoś, który będzie poszkodowany, będziecie płakali. Będziecie płakali, że podatki wam będą zabierali.
No i będziecie płakali, że faceci wygrywają z dziewczynami. Dziewczyny są po prostu wyeliminowane ze sportu. Transgender, no, mogą ćwiczyć, no ale w zasadzie dlaczego mają eliminować dziewczynę, no ten szacunek musi być jednak wspólny, tak? Jeżeli wymagają szacunku, no to również powinni mieć szacunek dla dziewcząt, dla kobiet. Jeżeli oni są eliminowani z tych zawodów tylko dlatego, że fizycznie faceci będą facetami, faceci mają testosteron, są silniejsi, mają bicepsy w każdej dziedzinie, czyli z powrotem to wraca, że grupy żeńskie, grupy kobiece, zawodniczki znowu mają zabrany ten możliwość stanięcia na podium, mają zniszczone te wszystkie marzenia o medalach, to wszystko zostaje wyrzucone w imię postępu, tak? W imię socjalistycznego postępu, w imię Bidena, w imię Harris. Oni to reprezentują. Harris i Biden reprezentuje właśnie to. Pamiętaj, co oni reprezentują. Pamiętaj, co oni przynoszą. Także za 4 lata, jak zaczną się wybory, no w tym czasie chyba zmądrzejecie. Wszyscy, co głosowaliście na Bidena, Harris, jeżeli przez 4 lata nie zrozumiecie, no to ja już nie wiem, kiedy zrozumiecie. Wszyscy mądrzy i normalni, którzy głosowaliście na Trumpa. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję za to, że jesteście za normalnością. Dziękuję, że głosujecie konserwatywnie. Mam nadzieję, że mało Polaków głosowało na Bidena tylko dlatego, że było 447 wielkim nieporozumieniem. Pamiętajcie, że 447 było zainicjalizowane przez socjalistów demokratycznych w kongresie. Tak, także to było zainicjalizowane. Oskarżacie Trumpa, że podpisał, ale głosowaliście na tych, którzy zaczęli tą całą ustawę. Także to była kompletna kretyńska decyzja. Jeżeli taką podjęliście, to była kompletnie kretyńska decyzja zemsty na Trumpie, kiedy przyczyną byli ludzie lewacy demokraci z Kongresu Amerykańskiego. No i to by było na tyle. Rzewne łzy za, nie wiem, za pół roku, za rok, za dwa, za trzy, za cztery. Wahadło, myślę, że no jeżeli nie będzie zalegalizowania 15 milionów ludzi z Ameryki Południowej, no to wahadło może się cofnie. Jeżeli się nie cofnie, no to będzie 4 lata Harris jako prezydentki, no Biden w tym czasie to już przypuszczalnie odejdzie ze względu na stan zdrowia. Możliwe, że go nawet wykopią w ciągu pół roku, no trudno się nie spodziewać tego. Przepisy czy tam regulacje dotyczące wyborów w Ameryce, na pewno coś też się zmieni. Polityka i wybieranie polityków republikańskich też mam nadzieję, że to wszystko wstrząśnie. Także no nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre. Czy zabraknie jedzenia w sklepach? No, mam nadzieję, że Ameryka się ocknie. Ameryka nie będzie steroryzowana przez bolszewików, tak jak właśnie było to w Rosji, czy w Polsce, czy w Chinach, czy na Kubie. Myślę, że Ameryka jest w stanie się otrząsnąć. Mam nadzieję, że szybciej niż później. No ale nastąpi ten powrót do konserwatyzmu w najlepszym wypadku w ciągu 4 lat, w najgorszym wypadku powiedzmy 12. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, dziękuję serdecznie, polecam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia.